Witam ponownie ze słonecznej Hiszpanii. Właśnie nastał nowy dzień i wychodzimy. No jak pięknie. Tu mamy baseny, prysznice. No i Tereska nas prowadzi. Idziemy zobaczyć. A tu proszę Państwa mamy taki piękny taczek i tam już widać morze. Idziemy zajrzeć do morza. Co prawda to jest luty, to nie jest pełnia sezonu. To chyba na plaży za dużo ludzi nie będzie. Jak na Florydzie, ale widać, że ludzie spacerują nad morzem. W siatkówkę pograć. No bardzo ładna plaża. Widać, dbają. Jeżdżą, czyszczą. Okej, idziemy zwiedzać Gandię. Każdy apartament ma taki ładną tabliczkę z nazwą. No to jest, opowiadaj, co tu jest. Dwa tygodnie temu tam widać Cancun. Tam żeśmy mieszkali dwa tygodnie temu. Widzisz Cancun? Jest tylko od góry napisane Cancun. Cancun 4. To żeśmy tam mieszkali. Tam było na pierwszym piętrze. No a tutaj mieszkacie już ile? 3 miesiące? W Hiszpanii mieszkamy już 3 miesiące cały czas. Całą zimę? Całą zimę od 1 grudnia. Dokładnie od 30 listopada. Jest tu super, jest tu po prostu... Także na zimę do Hiszpanii można przyjeżdżać? Można, ale tam trochę brakuje tych naszych wnuków, tych naszych dzieci. Trochę tego brakuje, no ale... Zaraz pojedziesz. Zaraz. Tu w Gandii jest naprawdę najładniejsze. No, Edzie, musisz koniecznie spróbować. No i co mi się tu bardzo podoba? Te place zabaw dla dzieci, które są poustawiane, że jak przychodzą dzieciaki ze szkoły, to tutaj pełno rodziców jest i te dzieci się tu bawią. Natomiast co jest niefajnego? Te ławki, te betonowe ławki. Przecież na tym usiąść w ogóle nie można, bo to od razu można hemoroidy. Zimą zimno, a latem? A latem można sobie popadnąć. No bardzo ładnie tutaj. Ale jakoś oni tak inaczej tutaj mówią, po zagranicznemu. Mówią, a w ogóle to tu jest jeszcze do tego inny zupełnie dialekt walencjański, że Ania powiedziała, że nawet ona nieraz nie może się z wszystkimi dogadać i w ogóle jak są nazwy ulic albo nazwy miast, co są kierunkowskazy podane, to są dwie nazwy. Jedna jest hiszpańska, a druga jest właśnie walencjańska. Tego nie wiedziałem. No, fajny statek na plaży dla dzieci. O, Edzie, muszę ci jeszcze coś powiedzieć. No to jest domek, jakaś knajpa letnia, gdzie ja, jeżeli tylko chcesz mnie spotkać pomiędzy godziną 8:15 rano a godziną 9, to ja tutaj ćwiczę. Codziennie rano tutaj na wschód słońca przychodzę i za tym domkiem tam są ćwiczenia dzigunga. No to zaraz zobaczymy. Za tym domkiem byście chcieli spotkać Tereskę w Gandii, to ona tutaj zawsze jest. Gandii, sorry. Prawie jak mnie tak nauczył, tą Gandia to jest Gandia. No tam widać już piękne góry.
schodowy. Bardzo ładnie. Tu mało ludzi, jutro pewno będzie więcej, bo to będzie niedziela. No nie, nie, nie. Ale dzisiaj już też powinno dzisiaj być. Już jest dużo ludzi. Są dni, były dni takie, że żeśmy wychodzili z Arkiem, to tak jak widzisz na wprost, tak nikogo? Nie było nikogo. Także autostrada nasza, bo to jest nasza nazwa, to nie jest promenada, tylko autostrada. I potrafiło być tak, że nie było nikogo. Przy plaży, pod tym całym deptakiem, są ogromne parkingi. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Takie ogromne. W jedną stronę wszystko wolne. W drugą stronę. Idziemy zobaczyć, ile to kosztuje. Taki parking. Tylko ja się wyznam, myślicie? Bilety, bilety, kasa. O, tu są cenniki. Godzina 2 euro. Cały dzień 21 euro. No to czyli za cały dzień możecie sobie tutaj zaparkować 21 euro. Bardzo duży parking. W jedną i w drugą stronę. Bo tutaj latem to jest naprawdę ciężko znaleźć miejsce do parkingu, ale myślę, że tutaj się miejsce znajdzie. No i z parkingu wychodzicie. I jesteście od razu na plaży. Na pięknej plaży. No jesteśmy w samym centrum Gangi na plaży i zobaczcie, co tu znalazłem. Taki cukiereczek. Można brać, remontować i mieszkać w Hiszpanii. Chcecie numer telefonu? Dzwońcie i pytajcie, 900 metrów kwadratowych. No, znalazłem dwie takie łódki do sprzedaży dla Majsterkowicza. Można sobie kupić taką łódź. Trochę zniszczone, ale trochę pracy i może być super. Hey, 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 hey.
No i tutaj się kończy ten cała promenada w Gandii. Przy porcie, tu jest port dla jachtów i łódek. A tutaj jest port rybacki, idziemy jeszcze tutaj zajrzeć. A słoneczko mi świeci. No, Hiszpania już mi się nawet bardzo podoba. Do sklepu nie trzeba chodzić po pomarańcze. Rosną na, w parku, na chodniku. O. Normalnie nawet nie chce im się pozywać z drzewa. Ja nie wiem, bezdomnych tu nie ma, czy co? No i szukamy mieszkania i proszę bardzo, jakie znaleźliśmy, ładne, mówią nawet po polsku. 59 tysięcy euro, 106 metrów, 69 tysięcy, 146 metrów. No tu jest 460, ale taki dom wielki z basenem. 70 tysięcy euro, 74 tysiące euro. No bardzo ładne, że kupił chłopa pani Ania, ale chyba mają siestę, także dzisiaj nic więcej nie zobaczymy. Super są tutaj takie oznakowania domów i apartamentów. To wszystko takie z płytek, napisy. Trochę muszę wam pokazać Gandhi od środka też, ulic. A to jest taki hotel Riviera. Mieli ostatnio bardzo dobrą cenę, 2000 zł za dwóch osób na tydzień czasu. I przy samym morzu oczywiście. Plaża w Gandii jest bardzo piękna, zadbana, wygrabiona, wyczyszczona,
Prawda, teraz jest nie sezon na plażowanie, no ale przygotowana jest bardzo ładnie. Są toalety, co kawałeczek jest toaleta. Zobaczcie.